Hej, witam Cię ponownie na moim kanale. Jeśli trafiłaś tutaj pierwszy raz, to ja nazywam się Tatiana i od 4 lat mieszkam już w Danii. Nie bez powodu dzisiaj przynoszę Wam tą flagę, ponieważ opowiem Wam o duńskich tradycjach, o tych, które są mnie bardziej znane, które ja dobrze znam i takich, które poniekąd i w jakiś sposób doświadczyłam, bądź po prostu o nich słyszałam od moich duńskich znajomych. Myślę, że jest znacznie więcej duńskich tradycji, o których mi nawet nie wiadomo. Starałam się też znaleźć jakieś dodatkowe informacje na temat właśnie duńskich tradycji, ale zazwyczaj właśnie przeglądając strony internetowe wpadłam na dokładnie takie same tradycje, o których chciałam Wam dzisiaj. Jak widzicie za mną, do mojego tła wprowadziłam trochę świątecznych elementów z racji tego, że mamy po prostu już listopad, a w Danii również w listopadzie rozpoczynają się świąteczne ozdoby na mieście, świąteczne dekoracje. Także stwierdziłam, że warto dołączyć do tej corocznej tradycji. Jeśli jesteście ciekawi duńskich tradycji, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwszą, chyba najbardziej zaskakującą dla mnie tradycją są 25 bądź 30 urodziny. Kończąc 25 lat, nie mając jeszcze męża, jest się obsypywanym cynamonem. Tak po prostu. W przyszłym roku kończę 25 lat, więc mam nadzieję, że mnie to nie spotka, chyba zostanę w domu i będę się ukrywać. Co gorsza, kończąc lat 30, to już nie jest cynamon, to jest pieprz. I nie wygląda to tak, że bierze się po prostu jedną torebkę cynamonu i wysypuje się ją na kogoś. Absolutnie nie, to są wory. Może nie tyle co wory, ale kosmiczne ilości wysypowanego cynamonu bądź pieprzu na tą osobę. Czasami zdarza się, przejeżdżając ulicą, widzieć właśnie kogoś, kto w tym momencie jest obsypywany cynamonem, bądź po prostu leży mnóstwo cynamonu dookoła jakiegoś słupa. Zazwyczaj właśnie osoby są przywiązywane i niestety obsypywane właśnie tą kosmiczną ilością cynamonu. Kolejną ciekawostką są tutaj listy prezentów. Obchodząc swoje urodziny, robiąc imprezę urodzinową, na kartce właśnie zapisuje się listę prezentów, jakie chcielibyśmy otrzymać, a następnie wysyła się to do swojego grona znajomych, osób, które się zaprosiło. Myślę, że dla nas Polaków wydawałoby się to dosyć dziwne i nawet mogłabym powiedzieć, że dosyć niegrzeczne. Ale z drugiej strony, jakby popatrzeć na to, to w sumie to jest dobry pomysł, ponieważ jesteśmy pewni, że dostaniemy coś, co nam się na pewno przyda, a dwa, że po prostu osoba nie będzie musiała się długo zastanawiać nad tym, co może właśnie nam kupić i będzie pewna tego, że ten prezent nam się na pewno spodoba. Co jest jeszcze bardziej ciekawe, to jest to, że kupując komuś jakiś prezent na urodziny, będąc w jakiejś galerii handlowej, sprzedawca często pyta się, czy dany produkt jest na prezent dla kogoś. Jeżeli ten produkt jest rzeczywiście kupiony na prezent, to oczywiście odpowiadamy, że tak, wtedy ta osoba, sprzedawca zaczyna pakować nasz prezent, a następnie drukuje kopię paragonu, który po prostu jest dołączany do prezentu. Kiedy ten prezent nasz znajomy już otrzyma, ma możliwość zwrócenia tego prezentu, otrzymania zwrotu pieniędzy, bądź po prostu wymieniania tego na inny produkt albo inny rozmiar, jeżeli to są ubrania. To rozwiązanie bardzo mi się podoba, ponieważ daje możliwość osobie obdarowywanej dopasowania sobie prezentu pod samego siebie. Ale z drugiej strony wydaje się to też być trochę niegrzeczne. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, czy taka lista prezentów bądź możliwość wymiany prezentu na coś innego, czy jest dobrym pomysłem, czy uważacie, że to jest dosyć niemiłe. Przyjeżdżając do Danii, mieszkając na początku z Duńczykiem, pytałam się go właśnie o tradycyjne dania, tradycyjne potrawy. I wtedy wymienił mi właśnie hot dogi. Byłam naprawdę bardzo zdziwiona, że powiedział hot dogi, ponieważ myślałam, że hot dogi tak naprawdę są bardziej znane w Stanach Zjednoczonych. Otóż nie, ponieważ tutaj na każdym tak naprawdę rogu na ulicach można znaleźć właśnie budkę z hot dogami. Ja rozumiem, że w Polsce również jest sporo takich miejsc, chociaż przynajmniej w moim mieście zmalała ilość takich miejsc, gdzie można rzeczywiście kupić sobie po prostu hot doga. Jednak tutaj naprawdę często się to widuje. Za tym kryje się coś więcej, ponieważ zdarza się nawet, że hot dogi tutaj są serwowane podczas wesela, a nawet świąt wielkanocnych.
Nie jestem jakąś dużą fanką hot dogów, ale od czasu do czasu chętnie zjem właśnie takiego duńskiego hot doga. Bardzo lubię te z Ikei, choć Ikea jest oczywiście szwedzką firmą. Mimo to hot dogi w Ikei są bardzo, bardzo dobre, a szczególnie te wegetariańskie. Totalnie Wam je polecam. Nie jestem wegetarianką, ale jeżeli chodzi o hot dogi z Ikei, to zawsze wybieram właśnie wersję wegetariańską, ponieważ są o niebo lepsze. Na słowo Freitagsleek wszystkie dzieciaki od razu wstają na nogi. Freitagsleek, czyli piątek, w którym dzieci mogą zjeść ogromne ilości słodyczy. Może nie tyle co słodyczy, a żelek. W większości sklepów znajdzie się żelki na wagę, czyli każde dziecko może sobie samemu naszykować paczuszkę z żelkami i właśnie w każdy piątek w większości sklepów również jest obniżona cena na żelki. Dlatego też w piątki można zauważyć w marketach dużą ilość dzieci biegających wokół stanowiska z żelkami, czekoladkami. Freitagsleek to nie jest tylko dzień dla dzieci, to jest również dzień dla dorosłych, ponieważ w biurach, w większych firmach jest właśnie też zachowana tradycja, że co piątek jest właśnie przynoszone ciasto, które jest zjadane podczas przerwy lunchowej. No właśnie, co z tymi flagami? Tak jak już wspominałam, nie bez powodu ją przyniosłam. Robiąc spacer po mieście bądź wokół domków jednorodzinnych, często bądź nawet bardzo często można zauważyć, że na podwórku jest zawsze flaga duńska. Duńczycy są bardzo związani ze swoimi tradycjami, ze swoją kulturą i naprawdę są dumni ze swojego narodu. Przez to też często na podwórkach, tak jak już wspominałam, można zauważyć duńskie flagi. Jednak duńskie flagi nie opuszczają nas podczas świętowania urodzin, podczas ślubów. Kiedy przylatuje do nas znajomy w ramach odwiedzin, czekając na tą osobę na lotnisku, wtedy też w ręku trzyma się duńską flagę. J-Day, czyli pierwszy piątek listopada. W pierwszy piątek listopada pije się piwo. Ale nie byle jakie piwo. Jest to piwo świąteczne. Świąteczne piwa są to piwa, które są zazwyczaj ciemne, mają dodatki korzenne, są słodkie, są naprawdę, naprawdę pyszne. Ja swoją tradycję zachowałam i w pierwszy piątek listopada udało mi się właśnie takie piwo kupić. Ogółem rzecz biorąc, święta Bożego Narodzenia są tutaj dosyć inne. Mówię w tym momencie o świętach Bożego Narodzenia, ponieważ do tych właśnie się zbliżamy. Oczywiście Wielkanoc również jest świętowana w inny sposób. Tak, o świętach Bożego Narodzenia opowiem Wam więcej w moich vlogmasach, ponieważ w tym roku szykuję vlogmasy, czyli kalendarz adwentowy na moim YouTubie. Codziennie będę dodawała wideo, czyli vloga. Wiem, że święta w tym roku mogą nie być takie, jakie wszyscy planowaliśmy, ale może chociaż tym poprawię Wam humor i serdecznie Was zapraszam. Tam postaram się opowiedzieć Wam trochę o właśnie duńskich tradycjach świątecznych. Mam nadzieję, że obejrzycie. I czymże byłby film o duńskich tradycjach, jeżeli nie wspomniałabym o hygge. Oznacza komfort, swobodę, wszystko to, w jaki sposób się czujemy dobrze wewnętrznie, co wpływa na to, jak my się czujemy, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To mogą być wieczory przy świeczkach, to mogą być wieczory ze znajomymi przy pizzy, to może być wspólne oglądanie filmu, to może być czytanie książki, wszystko, co jest takie cozy, bardzo przytulne i co sprawia, że po prostu my sami czujemy się w tym momencie szczęśliwi. Przyjęło się też to, że mówi się, że Duńczycy są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Czy tak jest? Moim zdaniem ciężko jest powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest, ponieważ wydaje mi się, że szczęście można osiągać przez różne wartości. Jednak hygge może na pewno pomóc w odnalezieniu tego szczęścia i poprawie samopoczucia. To były wszystkie tradycje, które mnie są znane, których ja mniej więcej doświadczyłam. I takim oto sposobem dobiegliśmy do końca, jeśli chodzi o duńskie tradycje. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy któreś z tych tradycji są może Wam bliskie w jakiś sposób, bądź również, które z nich Wam się podobały bardziej, a które mniej. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie jakiś ślad i przypominam Wam o możliwości subskrybowania tego kanału. A na moim kanale znajdziecie również inne filmy o właśnie tego typu tematyce. Tutaj znajdziecie dwa filmy, które ostatnio pojawiły się właśnie na temat życia w Danii. Także serdecznie Was zapraszam do nadrobienia zaległości. I co? Do następnego. Pa!